Dzisiaj kolejne pytanie. Co czyni Pan Jezus jako najwyższy kapłan? Jaka jest działalność Pana Jezusa jako najwyższego kapłana? Pan Jezus Chrystus i Jego zajmowane stanowiska. Warto przyjrzeć się w Słowie Bożym kilku aspektom chwały osoby Chrystusa, a także kilku aspektom chwały Jego dzieła na krzyżu. Do tych stron chwały Chrystusa należy jeszcze dodać Jego chwałę w odniesieniu do zajmowanych przez Niego stanowisk i sfer działania, tak dzisiaj, jak i w przyszłości. Co czyni Pan Jezus jako najwyższy kapłan? Pan Jezus Chrystus jest najwyższym kapłanem i jako taki wstawia się za nami. Świadczy nam o tym m.in. list do Rzymian, 8 rozdział, 34 werset. Rzymian 8, 34. Któż potępia? Chrystus jest, który umarł, owszem, i zmartwychwstał, który i na prawicy Boga jest, który i przyczynia się za nami. A także list do Hebrajczyków, rozdział 7. W liście do Hebrajczyków, w rozdziale 7, w wersetach od 25 do 26, przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. Takiego bowiem należało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Nasz najwyższy kapłan jest w stanie w doskonały sposób przyjść z pomocą tym, którzy są kuszeni. I świadczy o tym m.in. list do Hebrajczyków, rozdział 2. Rozdział 2 listu do Hebrajczyków, werset 18. Są w tym wersecie 18 rozdziału 2 takie słowa. Albowiem, że sam cierpiał, będąc kuszony, to może dopomóc i tym, którzy są kuszeni. Ponieważ Pan Jezus Chrystus, ponieważ On stał się człowiekiem, a więc jest podobny do braci, jest w stanie doskonale współczuć nam w naszych trudnościach i chwilach przeżywanych przez nas problemów, ponieważ jest doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu, bo tak świadczy nam list do Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 15. Są tutaj słowa w 15 wersecie listu do Hebrajczyków, rozdziału 4, następujące. Albowiem nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł mieć litości nad słabościami naszymi, lecz takiego, który był kuszony we wszystkim, podobnie jak my, oprócz grzechu. Pan Jezus Chrystus, On dokładnie zna słabości naszego ciała, głód, pragnienie, zmęczenie i tym podobne. W Starym Testamencie znajdujemy dwie ważne postacie najwyższego kapłana. Są nimi Aaron i Melchizedek. Zadaniem Aarona było wejście do świątyni i wstawianie się za ludem dla dokonania za nich przebłagania w miejscu najświętszym. Miało to miejsce tylko raz w roku, o czym czytamy w 3 Mojżeszowej, rozdział 16. Trzecia Mojżeszowa, inaczej kapłańska albo Leviticus, rozdział 16. Są tutaj wyraźnie takie słowa, które to nam opisują. Potem mówił Pan do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aaronowych, którzy ofiarując przed Panem pomarli. I rzekł Pan do Mojżesza, mów do Aarona, brata Twego, niech nie wchodzi każdego czasu do świątnicy wewnątrz za zasłonę przed przebłagalnią, która jest na skrzyni, aby nie umarł, bo w obłoku okazować się będę nad ubłagalnią.
Ale tak wchodzić będzie Aaron do świątnicy z cielcem na ofiarę za grzech, a z baranem na ofiarę całopalenia. W szatę lnianą poświęconą oblecze się, a ubiory lniane będą na ciele jego i pasem lnianym opasze się i czapkę lnianą włoży na głowę, szaty święte są i umyje wodą ciało swe, a oblecze się w nie. A od zgromadzenia synów izraelskich weźmie dwóch kozłów na ofiarę za grzech i jednego baranka na całopalenie. I będzie ofiarował Aaron cielca swego na ofiarę za grzech i uczyni oczyszczenie za się i za dom swój. Weźmie też dwóch kozłów, a postawi je przed Panem u drzwi namiotu zgromadzenia. I rzuci Aaron na oba kozły losy, los jeden Panu, a los drugi Azazelowi. I będzie ofiarował Aaron onego kozła, na którego padł los Panu i ofiarować go będzie za grzech. Ale kozła, na którego padł los Azazela, postawi żywego przed Panem, aby oczyszczenie uczynił przezeń, a wypuścił go do Azazela na puszczą. I będzie ofiarował Aaron cielca na ofiarę za grzech Twój i oczyszczenie uczyni za się i za dom swój i zabije cielca na ofiarę za grzech swój. Wtedy weźmie pełną kadzielnicę węgla rozpalonego z ołtarza przed oblicznością pańską i pełne garści swe kadzenia wonnego utłuczonego i wniesie za zasłonę, a włoży ono kadzenie na ogień przed Panem, aby okrył dym kadzenia ubłagalnią, która jest nad świadectwem, a nie umrze. Potem wziąwszy ze krwi cielca onego, kropić będzie palcem swym na ubłagalniku wschodowi słońca, także przed ubłagalnią kropić będzie siedmkroć tą krwią palcem swym. Zabije też kozła na ofiarę za grzech ludu, a wniesie wewnątrz krew jego za zasłonę i uczyni ze krwią jego, jako uczynił ze krwią cielca i kropić będzie nią nad ubłagalnią i przed ubłagalnią. Tak oczyści świątnicę od nieczystot synów izraelskich i od przestępstw ich i od wszystkich grzechów ich, toż też uczyni namiotowi zgromadzenia, który jest między nimi, w pośrodku nieczystot ich. A żaden człowiek niech nie będzie w namiocie zgromadzenia, gdy on wchodzić będzie ku oczyszczaniu do świątnicy, aż wynijdzie i wykona oczyszczenie sam za się i za dom swój i za wszystko zgromadzenie izraelskie. I wynijdzie do ołtarza, który jest przed Panem, a oczyści go i wziąwszy krwi cielcowej i krwi kozłowej pomaże rogi ołtarza w koło, a pokropi go z wierzchu tąż krwią palcem swym siedmkroć, a oczyści go i poświęci go od nieczystot synów izraelskich. I tak dalej, aż do 35 wersetu tego rozdziału 16 3 Księgi Mojżeszowej. Jeśli chodzi o Melchizedeka, to wzmocnił on Abrahama chlebem i winem po odbytej przez niego bitwie, co czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 14 rozdział, 18 werset. Pierwsza Mojżeszowa albo Rodzaju, albo Genezis, 14 rozdział, werset 18. A Melchizedek, król salemski, wyniósł chleb i wino, a ten był kapłanem Boga Najwyższego. Błogosławił Abrahama i błogosławił Boga Najwyższego, o czym czytamy w 14 rozdziale 19 i 20 werset. I błogosławił mu, a rzekł: błogosławiony Abram od Boga Najwyższego, dzierżawcy nieba i ziemi. I błogosławiony Bóg Najwyższy, który podał nieprzyjacioły Twe w rękę Twoją i dał mu Abram dziesięcinę ze wszystkiego. Dzisiaj Pan Jezus jest najwyższym kapłanem według porządku Melchizedeka, o czym czytamy właśnie w Hebrajczyków, 5 rozdział, 10 werset. Znajdujemy tu takie słowa. W 5 rozdziale Hebrajczyków, 10 wersecie, nazwany będąc
od Boga kapłanem najwyższym według porządku Melchizedeka. Lecz zadania, które wypełnia Pan Jezus Chrystus, odpowiadają ofiarowaniu dokonanemu przez Aarona. On, Pan Jezus Chrystus, On dokonał przebłagania za nas na krzyżu i On, Pan Jezus Chrystus, On wstawia się za nami. W przyszłości, po wielkim prześladowaniu, po wielkim ucisku, wzmocni On, Pan Jezus Chrystus, wzmocni On resztkę Żydów po ich bojach, jak zrobił to niegdyś Melchizedek. Pan Jezus Chrystus, On także zaprowadzi tysiącletnie Królestwo Błogosławieństwa dla swojego ludu izraelskiego. W tym to czasie Bóg będzie błogosławiony jako Bóg Najwyższy. Zacznie się wtedy nowe przymierze. Nowe przymierze z Izraelem i Judą. Tak właśnie widzimy to w Słowie Bożym. A więc mamy odpowiedź na pytanie, co czyni Pan Jezus Chrystus jako Najwyższy Kapłan.